Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w jednym chyba z bardziej spontanicznych vlogów. Ogólnie moje vlogi są bardzo spontaniczne, ale wiecie co, przygotowuję się bardzo, bardzo, bardzo powoli do vlogmasów i potrzebuję zrobić sobie kalendarz adwentowy, więc będę go właśnie tutaj montować, ale pomyślałam, że pokażę wam, jak on będzie u mnie w tym roku wyglądał, ponieważ wiem, że wiele z was uwielbia takie odliczanie, uwielbia święta, uwielbia kalendarze adwentowe, a nie do końca zawsze jest na to pomysł. Dlatego kiedyś już wrzuciłam, jak zrobić kalendarz adwentowy na dużym kartonie, przypinany takimi kolorowymi spinaczami jak do prania, tylko takimi troszeczkę mniejszymi. Link do niego będziecie miały na dole, nie dam tutaj odnośnika, bo jeżeli teraz mi stąd pójdziecie, to nie zobaczycie, jak zrobić taki fajny kalendarz adwentowy. I nie ma co gadać, jak w moim przypadku, ja wam pokażę, o, jak to wszystko wygląda. Tu mam pudełka poukładane, pozamawiałam w tym roku z AliExpress. Ale na pewno u nas na rodzimym rynku też dostaniecie różne pudełka, jeżeli nie, to możecie po prostu same je zrobić, czy to w postaci trójkątów, czy to słuchajcie w postaci jakichś takich nawet małych pudełeczek albo zwyczajnych karteczek. Dziurkaczem robicie dziurki i montujecie to na tasiemkę. Możecie to na przykład różnego rodzaju taśmami, tymi washi tape'ami przyozdobić i też to będzie pięknie wyglądać. Możecie wziąć zielone, czerwone tasiemki albo na przykład czerwono-białe, zielono-białe. Tego jest ogrom do dostania i spokojnie jeszcze się z tym wszystkim wyrobicie. I będę robić z tych pudełek choinkę. Tutaj na tej ścianie będę robiła taką choinkę. Mam pudełka, w ogóle wam pokażę, jakie mam te pudełka. Mam pudełka z Mikołajem, tutaj są z Reniferem i takie czerwone w choineczki. W każde pudełko włożę nie tyle jakąś sentencję, bo w ogóle takie choinki i takie na przykład kalendarze adwentowe możecie też komuś podarować w prezencie, komuś bliskiemu. Ten kalendarz adwentowy, który robiłam to chyba 3 lata temu, który jest na kanale, jego filmik, jak go zrobić, to tam są sentencje i to możecie właśnie komuś podarować. Ten kalendarz będzie stricte dla mnie i tutaj dla nas, na potrzeby filmików, i on będzie zrobiony ze skojarzeniami. Będą w środku karteczki, będzie jedno albo dwa słowa, ale to będą skojarzenia, które będą nakierowywać na cały filmik. I jeżeli mi się uda, a myślę, że tak, będą tutaj także takie drobne rzeczy, jak na przykład kosmetyki, świeczki, takie stricte związane właśnie tutaj ze mną, które będą nawiązywać do filmiku również, ponieważ w danym filmiku będę po prostu tych rzeczy używać. No, i myślę, że to będzie właśnie coś takiego fajnego, innego, niezobowiązującego, nie trzeba będzie nad tym się ani długo zastanawiać, ani myśleć, po prostu będzie to takie coś luźnego, ale będzie to takie wplecenie właśnie fajne. O, przygotowywały się tam te rzeczy. Dobrze, bo właśnie włączyłam komputer, bo mi się coś dzisiaj zawiesza, a muszę zacząć już te vlogmasy robić, dlatego zabieram się tutaj do pracy, no i zapraszam was dalej. Musiałam się przebrać, składam te małe pudełeczka, wkładam tam te karteczki ze skojarzeniami. Chciałam tam wkładać kosmetyki, tak jak wam mówiłam przed chwilą, ale jednak nic z tego, bo nie zmieszczą mi się. Musiałabym, nie wiem, same pomadki tutaj wkładać, czy jakieś pojedyncze cienie, no więc niestety to nie da rady. No, może w przyszłym roku coś takiego wymyślę. Ale w tym, no niestety, to nie będzie miało tutaj racji bytu. Muszę poskładać to wszystko i muszę wziąć się za sprzątanie, bo tam, jak widzicie za mną, są takie pudła, gdzie ogólnie jest porządek, ale denerwuje mnie to, że one tam wystają, tak? I że, no, że jednak trzeba tam posprzątać jeszcze bardziej, tak? Bo na przykład w tym pudle tu, w tym brązowym, są kable, aparaty, takie rzeczy i raz na jakiś czas siadam i to po prostu wszystko zwijam, gumkami zawijam, czy na jakieś szpulki zawijam, no to jest taka żmudna robota, a tam obok w tym zielonym pudle, gdzie jest tutaj ta pufa, są kosmetyki i tam też muszę zrobić jakiś porządek, muszę też zrobić segregację, powybierać co na jakieś ewentualne prezenty świąteczne. O, i tak wyglądają te rzeczy, ale najpierw, tak jak mówię, muszę powkładać tutaj karteczki i będę wszystko przywiązywać tam na ścianę. Ładna się pogoda zrobiła, więc fajnie, bo, no, no, bo przed chwilą zaczęła, przed nią się popsuła trochę, zaczęło mżyć, więc no w cały świat jest już ta pogoda, już naprawdę w cały świat, co mnie trochę cieszy, no bo może wreszcie ten śnieg spadnie, co?
No, liczę na niego, liczę, że będzie śnieg niedługo. Ja jak to ja. Oczywiście, jak zostały mi 3 ostatnie kartoniki, no to mi się przypomniało, że miałam tutaj wam nagrywać i do was gadać i w ogóle. No ale to jestem po prostu cała ja, tak? Powiem wam, że choinka fajnie wygląda, znaczy zaczyna wyglądać, naprawdę super. Muszę, no tylko tak jak mówię, te 3 ostatnie kartoniki jeszcze tu przywiesić i lampki. Przypinam to wszystko na pineski. Ale lampki już przypnę na taśmę klejącą. Tak mi się wydaje, jeszcze nie wiem trochę jak, no ale zaraz to wszystko będziemy obcykiwać wspólnie razem najwyżej. Kupiłam sobie takie kółko w Pepco, gdzie są pineski, gdzie są spinacze. Zawsze mi się bardzo podobały te. To... Halo, tu jestem. O. Zawsze mi się podobały te takie... Spinacze to się chyba tak mówi, nie wiem nawet, ale one nigdy mi do niczego nie były potrzebne, bo nigdy nie umiałam się nimi posługiwać, jeżeli mam być szczera. No i co? I tutaj już teraz wszystko sobie montuję, a roboty było, a roboty z tymi pierwszymi. Najgorszy to był pierwszy rząd, wiecie? Naprawdę najgorszy, żeby to tutaj zmontować trochę. Tadam! Jest choinka, która bardzo pięknie wyszła. Trochę krzywo mam tutaj teraz statyw, ale myślę, że jest całkiem ok, chociaż ten drugi rząd mógłby być do delikatnego poprawienia z tego, co widzę. Ona jest taka delikatnie chybotliwa, ale jest całkiem ok. Naprawdę jest bardzo ciężko zrobić taką choinkę, jeżeli mam być szczera, bo trochę inną miałam wizję, jeżeli chodzi o przypieczętowanie jej do ściany. To przyczepienie jej, bo myślałam, że zrobię tak, że jak zawiążę kokardkę, to w środek tej kokardki wbiję właśnie tą szpilkę, no i tak to będzie wyglądać, że po prostu się będzie trzymać, a okazuje się, że no nie, bo pudełka nie chcą wtedy współpracować ze ścianą. No i choinka gotowa, wreszcie i cykamy lampki. Ja! Tadam! Piękna jest, taka urocza, domowa, piękna. Lubię taki... Miałam powiedzieć, że lubię taki minimalizm właśnie. No i jest super, jest naprawdę, naprawdę pięknie. Jestem z siebie dumna. I oto będzie choinka, moi drodzy, do Vlogmasa. Dziękuję kochani za dzisiaj, za to, że byłyście ze mną tutaj. Jeżeli wam się podoba taka choinka, którą można zrobić mając dwie lewe ręce, no to możecie korzystać, możecie się inspirować, chociaż może ja nie jestem idealnym przykładem i jak widzieliście taki na przykład filmik, to stwierdzacie, że jednak wolę wydać 500 zł na taki kalendarz adwentowy niż zrobić go samemu, ale słuchajcie, jest taka ogromna satysfakcja, no naprawdę fajnie to wygląda, super, naprawdę jestem z siebie dumna.